Witajcie kochani. Dzisiaj będziemy robić dwie rzeczy. Dzisiaj głównym tematem będzie dynia, kontynuujemy. Dlatego, że mam dynię, chcę ją zużyć. Chcę Was też zainspirować do tego, jak wykorzystać dynię, zwłaszcza w tym sezonie i powiedzieć Wam o tym, jakie są wartości odżywcze tej dyni. Właśnie teraz dostałam jakiegoś SMS-a. Mam nadzieję, że to nie jest ważne. No właśnie, więc tak. Chciałam Wam powiedzieć o tym wszystkim, więc zostańcie ze mną, dużo dzisiaj ciekawostek, dużo inspiracji. Będziemy robić dwie rzeczy z dyni, będzie to dżem z dyni, który jest w Cookie Do aplikacji, który możecie sobie zrobić na zimę, do przetworów, do naleśników, do jakichś ciast nawet biszkoptowych, do posmarowania. Jest obłędnie pyszny, czy nawet po prostu do rogali, bułek i tak dalej. Ostatnio robiłam też granolę dyniową, naprawdę bardzo Wam polecam zrobić ją, jest przepyszna. Dajcie mi znać w ogóle, czy mnie dobrze słychać i czy zmywarka nie przeszkadza Wam w słuchaniu. Będzie to dla mnie bardzo ważne, bo właśnie zastanawiam się, czy przypadkiem jej nie wyłączyć. Dajcie znać, poczekam chwilę na Wasze komentarze. Możecie też się przywitać ze mną, będzie mi też bardzo miło. Jak się przywitacie, będę wiedziała, kto mnie ogląda, więc czekam na komentarze. Dobra. O, lajki są, więc słychać mnie, tak? A zmywarka przeszkadza? Bo mogę wyłączyć, nie? Jeśli przeszkadza, wolałabym, żeby Wam nic nie zakłócało słuchania. No, ale poczekajcie, jeszcze światło włączę, żeby było lepiej widać. A właśnie, nie odsłodziłam jeszcze tego. Dobra. O, właśnie, bo coś mi było za ciemno. No to dobra, teraz jest chyba troszeczkę lepiej. No dobra, więc słuchajcie, zaczynamy. Zacznę, troszeczkę muszę sobie zorganizować pracę. Jak robimy dwie rzeczy na przykład naraz w Thermomixie, o, serduszka są i fajnie, dziękuję bardzo, serduszka i lajki, ale co, komentować nie możecie? Bo czasami jest tak, że ja nie widzę, może Wy komentujecie, ale ja nie widzę komentarzy, bo one się nie pojawiają i po prostu nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Dopiero potem po live'ie wchodzę, żeby zobaczyć, co się działo pod live'em i patrzę, a tam masa komentarzy, których ja nie widzę. A, czyli tak, czyli Wy komentujecie, a ja nie widzę. Super! Dobra, to zajrzę po prostu później. Nie ograniczajcie się, piszcie, udostępniajcie. Dzisiaj będzie spora dawka wiedzy. Powiem też troszeczkę o budowaniu odporności. Jednak widać. Dobra, pozdrawiamy z Irlandii. Dzień dobry. Fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo, że jesteście. Więc słuchajcie, zaczniemy, bo będziemy robić dwie rzeczy. Wykorzystamy do tego Frenda. Nie jestem pewna, jak to pójdzie, bo Frend czasami nie do końca współpracuje w zależności od tego, co gotujemy. Jest masę przepisów na Frenda, ale te niededykowane na Frenda czasami trzeba troszeczkę zmodyfikować. Cześć Beata, o fajnie, że jesteś, dawno Cię nie było. Właśnie, niektóre przepisy trzeba troszeczkę zmodyfikować, tak żeby można było wspomóc się Frendem. I dzisiaj tym Frendem się wspomożemy. Też Wam pokażę, jak to w ogóle robić i też będę modyfikowała przepisy. Wiecie, że ja lubię modyfikować właśnie, żeby Was inspirować do tego, żeby było jeszcze bardziej zdrowo, żeby było jeszcze bardziej smacznie. Przepisy Cookie Do są bardzo smaczne, ale czasami jest tak, że wiecie, to co jest dla wszystkich, nie zawsze wszystkim odpowiada. Ja też pokazuję, że można modyfikować, można się bawić przepisami i robić według własnego uznania. Dobra, zaczynamy, bo ja oczywiście się rozgaduję. W czasie, kiedy będzie nam się gotowało, ja na pewno Wam poopowiadam o wartościach odżywczych dyni. Skupimy się na niej i troszeczkę porozmawiamy sobie o tym okresie przeziębień i co warto w tym okresie jeść. Z Thermomixa oczywiście, nie? Skupimy się na tym, co Thermomix nam pomoże, jak Thermomix może nam pomóc w okresie przeziębień. Dobra, jedziemy. Więc tak, właśnie, zaczniemy sobie od makaronu, bo to będzie jakby w takich dwóch częściach robione. Ale to, dobra, to zobaczycie. Ja mam tu przygotowane. I to jest tak, makaron z sosem dyniowym i ciecierzycą. Rozpocznij gotowanie. I tu mamy 20 gram sera parmezanu. Jest to tylko 20 gram, w związku z tym ja sobie pozwolę go dać. Możemy go zmiksować, ja mam już go w takich płatkach, czasami lubię sobie dosypać do sałatki ten ser. Czy właśnie posypać sałatkę, czy risotto, jakieś dania, po prostu uwielbiam parmezan, mimo że mam uczulenie na mleko krowie i nie wszystkie sery mogę. Znaczy praktycznie żadnych nie mogę, ale czasami muszę sobie dosypać, bo tak po prostu uwielbiam. Dobra, więc tak, no powinniśmy miksować, ja tam nie miksuję tego, po prostu pomijam, bo sobie
posypię tymi płatkami to. Dobra, i teraz tak, 400 gram dyni piżmowej pokrojonej na 3 cm kawałki. Ja mam takie kawałki i nie będę je kroić na mniejsze, piżmowa. No ja mam hajki do czy... Wiecie, to ta najsmaczniejsza niby. Dobra, więc nie jest piżmowa, jest po prostu taka, jaka jest. I to też jest fajne, pamiętajcie, że sobie zrobimy zero waste'owo. Ja kupiłam dynię, zostało mi trochę dyni i ją wykorzystuję. Wcześniej z dyni robiłam granolę, naprawdę bardzo Wam serdecznie polecam. Jest to granola bez cukru, którą ona, znaczy tam w składzie jest, słuchajcie, tam w składzie jest tej granoli syrop chyba klonowy. Nie dodawałam go w ogóle, wyszła tak pyszna ta granola. Moje dzieciaki też, mimo tego, że naprawdę w ogóle nie jest słodka, to dzieciaki z mlekiem tam migdałowym, roślinnym, który też jest bez cukru, bardzo chętnie zjadają. I to też może być, słuchajcie, właśnie. I tutaj mamy też oszczędność czasu. Jak zrobicie sobie taką granolę, to wierzcie mi, wystarczy Wam na dużo. Ja Wam pokażę, bo ja mam taki w takim pojemniku. I to jest po właśnie takich musli, które kiedyś kupiłam, bo też były z dobrym składem jako gotowiec. I tutaj mamy, poczekajcie, ile tu się mieści? Około pół kilo wchodzi granoli. Ja tej granoli miałam do samego końca i jeszcze odłożyłam dwie porcje dla dzieciaków. Więc ona mniej więcej tak wygląda, zobaczcie jaka śliczna, w takich fajnych kawałkach. I możecie sobie zrobić, dodawać do jogurtów, do deserów różnych, właśnie jogurt naturalny, owoce, plus granola, mleko, plus granola, czy nawet do pochrupania na sucho możecie taką granolę sobie ewentualnie od czasu do czasu podjeść i już nie musicie jej robić kolejny raz, tylko macie na kilka różnych pomysłów, więc to jest spora oszczędność czasu, kiedy możemy zrobić, cześć Sylwia, kiedy możemy coś zrobić takiego, co nam na dłużej wystarczy. Ja uwielbiam takie rozwiązania, panierki tak robię, właśnie czy bułkę tartą, też robię to na zapas, czy koncentrat bulionu warzywnego robię na zapas, raz robię i nie muszę do tego wracać, czy na przykład właśnie dżemy. Dobra, i jedziemy dalej. 1-2 ząbki czosnku. Dam jeden, bo będę chciała, żeby moje dzieciaki zjadły ten makaron. Papryka chili. No wiadomo, nie dam papryki chili, bo dzieciaki nie zjedzą, nie lubią ostrego, więc daję po prostu kawałek słodkiej papryki. Może na mniejszy kawałek, dobra? Dalej. Liście tymianku, suszonego bądź świeżego. Pomyliłam się. Kupiłam rozmaryn zamiast tymianku. Dobra, będzie bez. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Więc teraz to tak wygląda. Zakładamy. I miksujemy. Dobra, hejka, hejka wszystkim. No i dalej. Zgarnąć kopystką na dno naczynia. Tak, wezmę sobie kopystkę. Słuchajcie, jest pięknie zmiksowane, więc na pewno friend nam da radę to ugotować. Dobra, zgarniamy na dno naczynia miksującego. Dalej 560 gram wody. Dobra, jest. Koncentrat bulionu warzywnego, właśnie to, o czym mówię, ja go uwielbiam i zawsze mam go w zapasie, bo jest po prostu przecudny, jeśli chodzi o doprawianie zup. I jeśli właśnie gotujecie w Thermomixie, czy jesteście nowymi użytkownikami Thermomixa, zacznijcie przygotowania i przygodę z Thermomixem właśnie od przygotowania tego koncentratu. Jest to tak zwany niezbędnik nowego użytkownika. Przepis na granolę jest na Cookidu? Tak, granola dyniowa. Bez cukru, więc spokojnie znajdziecie. I tam właśnie jest co, wiesz co, Sylwia, tam jest orzechy włoskie, ja dałam migdały. Nie dawałam orzechów włoskich, nie miałam. Możesz dać inne, możesz dać po prostu swoje ulubione orzechy, takie jakie lubisz, możesz dać pestki dyni, możesz dać słonecznik, możesz dać po prostu to, co lubisz, nawet nerkowce, jeśli to Tobie odpowiada. Także nie musisz akurat w tej kwestii sugerować się przepisem. Więc tak, jedziemy z tym koncentratem. Ja daję zawsze trochę więcej. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten koncentrat, on fantastycznie przyprawia, daje głębi smaku, to jest dosłownie, ma takie właściwości jak ta kostka rosołowa,
która jest przepakowana chemią, sztucznymi barwnikami, konserwantami i oczywiście pobudza apetyt, co nie sprzyja utrzymaniu wagi i utrzymaniu zdrowia. Dlatego polecam Wam bardzo serdecznie korzystać z tego. Super, dziękuję. Dobrze, no to idziemy dalej i teraz właśnie tak. Teraz mamy tak, 10 minut, 100 stopni i obroty, ileś tam obrotów. No poczekajcie, tu jest obroty 1, więc ja sobie przestawię to na frenda i niech mi frend sobie to ugotuje. I manualnie ustawiam w tej chwili przy pomocy pokrętła te 10 minut. Tutaj mamy 100 stopni. Słuchajcie, frend tak samo jak Thermomix grzeje na baromie, czyli gotuje na takich najwyższych najwyższej temperaturze. Dobra, i gotuje mi się. A ja w tym czasie wychodzę z przepisu i wchodzimy w dżem. Zrobimy sobie dżem, wstawimy go oczywiście, bo on też będzie gotował się etapami. I tak. No właśnie, tutaj też będzie lekka modyfikacja przepisu. Ja Wam bardzo serdecznie polecam spróbować dżem z dyni z pomarańczą. Dla mnie petarda, jak zrobiła moja ciocia pierwszy raz, to od tamtego czasu i ja naprawdę bardzo często, jak już robię dżem z dyni, to używam właśnie do tego pomarańczy więcej niż cytryny. Tutaj mam przygotowane składniki w misce. Tego jest sporo, generalnie się zdziwiłam, że wow, aż tyle! Zobaczymy, ile z tego będzie. No to wrzucamy pomarańcze, tu jest 150 gram cytryn. No już mam 175, ale to nic, damy trochę więcej. A sok z cytryny wycisnę. Dlaczego warto dawać sok z cytryny? No właśnie ze względu na to, żeby nie zmienił nam się za bardzo kolor. A pomarańcze dajemy do smaku. Więc wyciskam tą cytrynę. I tu wyjdzie 200 gram. Ok. Łącznie. Dalej. 500 gram jabłek pokrojonych na ćwiartki. Mamy jabłka pokrojone na ćwiartki. Tu są jabłka ze skórką. Dzięki temu nie musimy do przepisu dodawać żadnej substancji żelującej, dlatego że w skórkach jest bardzo dużo pektyn, które bardzo dobrze zagęszczą nam krem. Cześć Ewa! Dobra, więc wrzucamy jabłuszka. Jezu, czy to mi zmiksuje się wszystko? Ile tego jest? Dobra, mamy jabłka. Mamy teraz dynię. Dynia w takich kawałkach. A też nie jest powiedziane, jaka dynia. Słuchajcie, ja wrzucę to po prostu wszystko, tak? Mam tu dynię i mamy jeszcze mango. Mamy jeszcze mango? Pysznościowe. Nie zmieszczę. Słuchajcie, muszę wyjąć część rzeczy i wrzucę jeszcze raz. Po zmiksowaniu tego dorzucę i zmiksuję jeszcze raz. Też tak czasami robię. A to będzie mi się gotowało w 100 stopniach. To będzie mi się gotowało w 100 stopniach, dlatego nie boję się, bo na przykład na baromie, jak ma być dżem robiony na baromie, od razu Wam mówię, nie róbcie większych ilości. Ale się zrzucili na dzwonienie do mnie, no. Nie róbcie większej ilości, bo Wam po prostu wykipi. Szkoda, szkoda tylko owoców, szkoda właśnie tego jedzenia. Dlatego Wam proponuję, żebyście nie robili tego. Ale jak mamy 100 stopni, to nie kipi, więc jest na luzie. Ok, dalej mango i powinniśmy włożyć kopystkę. Ja tam... Jak oni się wściekli? Normalnie ktoś nie do mnie dzwoni. Który to przepis gotujesz? Monika, dwa. Właściwie gotujemy dwa przepisy i to jest przepis dżem z dyni, z jabłkiem i z mango. A drugi przepis to jest makaron w sosie dyniowym. Dobra, wow. Zobaczcie, zmiksowane. Teraz dorzucę resztę składników i po prostu sobie domiksuję to dodatkowo. I tak samo, około 10 sekund. Na pewno wcale nie trzeba. Dobra. I już mamy przygotowane.
Zobaczcie. Mamy już tyle przygotowane i teraz będziemy to gotować. Zobaczę, jak to smakuje. Słuchajcie, smak zapowiada się obłędnie. Nie robiłam jeszcze z mango dżemu, ale właśnie robiłam jabłko, dynia i pomarańcza. No Jezu, obłęd, ale z mango jeszcze nie robiłam i postanowiłam, że nie będę modyfikować tego przepisu aż tak bardzo. Spróbuję, jak to smakuje z tym mango. Dobra. I teraz tak, tutaj mamy 20 minut, tutaj mamy 5 minut. Dobra, niech to przez te 5 minut się pogotuje, a ja Wam chwileczkę sobie poopowiadam o wartościach odżywczych dyni. Co mniej więcej w dyni jest i kiedy warto ją stosować, a później na sam koniec pogadamy sobie troszeczkę o budowaniu odporności, tak? Więc dynia zawiera dużo witaminy A, beta-karotenu. Więc choćby z tego względu warto ją jeść. Zawiera również witaminy z grupy B. Ma także magnez, wapń nawet w sporych ilościach, a także fosfor. Magnez to taki, to tak średnio, wapnia ma więcej. Ma też witaminę C, ale nie są to duże jakieś znaczące ilości i niestety podejrzewam, że tak małe ilości i tak podczas obróbki termicznej niestety nam się unieaktywni i będzie po witaminie C. Aha, to jest ten przepis, który właśnie też chcę zrobić. Super! No to akurat Ci zdam relację z tego, jak to wygląda, tak? No dobra, więc tak, co jeszcze na temat dyni? Dynia jest, ma niewiele białka, niewiele tłuszczu oraz niewiele węglowodanów, czyli podstawowych składników, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Za to jest lekkostrawna i ma bardzo dużo wartości odżywczych, czyli ogólnie ma sporo witamin, sporo minerałów i antyoksydantów, co czyni ją jednym z bardziej wartościowych warzyw. I nie musi mieć wcale tego białka, żebyśmy my na przykład cieszyli się dobrym zdrowiem spożywając tą dynię, tak? Bo ona uzupełni nam po prostu braki. To, tak jak mięso. Mięso nie ma witamin praktycznie wcale, nie ma mikroelementów, no oprócz żelaza, tak? A jednak spożywamy mięso z tego względu, że dostarcza nam białka, a białko aminokwasów do tego, żeby regenerować skórę, regenerować układ odpornościowy, budować włosy, skórę, paznokcie i budować ciała odpornościowe i wiele, wiele, wiele innych, tak? Białko jest po prostu budulcem. Więc tutaj chodzi o to, żeby była ta różnorodność. No i ta dynia nam na pewno dostarczy wiele witamin, z których nasze ciało skorzysta. Dodatkowo z racji tego, że jest lekkostrawne, to jest dobre przy zatruciach, dynia jest dobra przy zatruciach pokarmowych, przy właśnie podrażnionym układzie pokarmowym, więc z jakiegoś powodu, jeśli macie podrażniony układ pokarmowy, to dynia będzie tym warzywem, które będzie pomagało regenerować układ pokarmowy, tak żeby szybko się wygoił ten układ pokarmowy. Przyspieszy perystaltykę jelit, wzmaga wydzielanie żółci, czyli żółć generalnie, która pomaga nam trawić tłuszcze i rozkładać te tłuszcze. Więc tak, przy diecie lekkostrawnej, przy odchudzaniu jest bardzo dobra, to Wam polecam. Na przykład, właśnie, bo to będzie danie z makaronem. Możecie, jeśli jesteście na diecie redukcyjnej, mam dla Was świetną wiadomość, możecie zrobić sobie to danie, na przykład używając makaron z soczewicy, makaron z cieciorki, jakiś pełnoziarnisty makaron i również na takim makaronie możecie zrobić taki sos dyniowy, który będzie dla Was odpowiedni. A jeśli nie jesteście na diecie redukcyjnej tak bardzo, bardzo i nie macie na przykład cukrzycy, insulinooporności, to po prostu jedzcie makaron al dente. To też już sporo obniża indeks glikemiczny makaronu, który spożywamy. Natomiast właśnie te makarony na grochu, na ciecierzycy, na soczewicy, one będą miały więcej białka, a to białko obniży, przez to one mają mniej węglowodanów i obniża się indeks glikemiczny, co jest dobre właśnie dla osób, które mają insulinooporność czy cukrzycę i tak dalej, więc ale też pamiętajcie, żeby tego makaronu też nie rozgotować, to też jest bardzo, bardzo ważne. Zapisałam sobie, żeby mieć wszystko pod ręką. No właśnie, dynia pomaga również detoksykować organizm, więc jeśli jesteśmy
podtruci. Na przykład po imprezie alkoholowej, tak? Pamiętajcie, że podczas metabolizmu alkoholu wytwarzają się toksyny, przez co my się po prostu czujemy na następny dzień bardzo źle. Jeśli czujemy się ogólnie podtruci, czy chcemy przejść detoks organizmu, czy wspierać po prostu na co dzień naturalne oczyszczanie się organizmu, to dynia jest jak najbardziej odpowiednim do tego warzywem i wspomoże oczyszczanie organizmu. Nawet jak mamy zatrucie pokarmowe, to właśnie z takimi fajnymi warzywami, które pomagają odtruć organizm i pomagają nam zwalczyć te toksyny, które są produkowane przez bakterie, chorobotwórcze wirusy, czy właśnie to, co my spożyjemy, no to marchewka, bardzo dobra, ziemniaki też będą spoko, no i właśnie ta dynia. To Wam bardzo, bardzo polecam. Wszystko to, jak jest ugotowane, to jest właśnie lekkostrawne. Lekkostrawne i przy tym łagodzi i pomaga wygoić się naszemu układowi pokarmowemu. Dobra, dalej. Czyli mamy odtrucie, mamy detoksykację, pomaga regulować przemiany materii właśnie przez wpływ na wytwarzanie tych soków trawiennych i łagodzenie podrażnień. Regeneruje, to już mówiłam, łagodzi podrażnienia, ma właściwości przeciwnowotworowe i do takich wniosków doszli studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. To można sobie poczytać albo w książce Warzywa dyniowate, napisanej przez panią dr Strzelecką. Więc tutaj możecie sobie poczytać więcej o warzywach dyniowatych i ich wartościach odżywczych oraz w ich właściwościach przeciwnowotworowych. No dobra, no i tutaj na przykład dynia też i taki mus z dyni, który ja teraz wykonuję, albo nawet z samej dyni. Jeśli macie alergię na jajka kurze, na żółtko, to podpowiem Wam, że możecie użyć mus z dyni jako zamiennik. Jedna łyżka właściwie musu z dyni zastępuje nam jedno żółtko. Na przykład możecie użyć do chałki. W chałce jest na przykład żółtko, więc możecie zamiast tam jest żółtko, dwa żółtka i jajko. I jeśli nie możecie jajek, a bardzo macie ochotę na chałkę, możecie po prostu dać trzy łyżki tego musu z dyni. Przetestowałam to, bo moje dziecko nie mogło jeść w ogóle jajek, żadnych. I musiałam kombinować, co z czym połączyć, żeby właśnie zrobić jakieś smaczne wypieki dla moich dzieci. Dobra, poczekajcie. Teraz tak, wyłączę sobie to. Tu jest ten dżem i sobie zamienię, bo zacznę dalej robić ten makaron z sosem dyniowym. A dżem niech nam się robi już na frędzie. Ok, tutaj z racji wysokiej temperatury on się schładza też, bo termomix bardzo zwraca uwagę na bezpieczeństwo, więc to jest jakby jedno z najważniejszych punktów, jeśli chodzi o termomix, tak? Bezpieczeństwo, dlatego też on dodatkowo się tam musi schłodzić. Dobra, więc tutaj tak, to nam się skończyło, zostało nam 12 minut, więc ja sobie te 12 czy 13 minut ustawię tutaj, 100 stopni, obroty 2. Dobra, niech mi się robi. A ja tutaj teraz wrócę sobie do przepisu, czyli wchodzę w ostatnio gotowane, wchodzę w makaron i robię wznów, a nie uruchom ponownie. Wznów to jest właśnie, przerzuca nas na ten moment, w którym ostatnio skończyliśmy. Więc robimy wznów i jedziemy dalej. Czyli dobra, nam się podgotowało. Teraz do tego dajemy 300 gram makaronu. Dobra, przemieszałam sobie, no jest po prostu taka trochę jakby brejka, no ale to tak, takie miało być, tak? Czyli tak, dajemy makaron penne, u mnie jest makaron ryżowy i pamiętacie, ostatnio robiłam też jakieś danie z makaronem ryżowym i ten makaron nie zdał egzaminu, to powiem Wam, ten na pewno zdaje egzamin, jest to makaron bezglutenowy, ryżowy, który absolutnie jest przepyszny i jeśli nie możecie na przykład makaronu pszennego, to bardzo serdecznie Wam polecam. Jest również sprężysty. Dzięki temu, tak jak na przykład, nie wiem, czy jedliście kukurydziany, no dla mnie po prostu okropny. Cześć, mamo. Cwaniaro, masz dwa garnki, a mamusia się męczy z jednym. To se kup frenda, kto Ci broni? Właśnie, jak ktoś chce frenda, to proszę. Mamy.
Dobra, więc tutaj w paczce jest 300. Ja sobie myślę, jak to się tu zmieści, ale dobra, jedziemy. I założyć miarkę na pokrywę. I teraz ja sobie popatrzę, co jest dalej. Rozdrobniony parmezan, białej ciecierzycy, soli i tak dalej. Dobra, ja sobie wrzucę tutaj dodatkowo, bo powiem Wam szczerze, nie wyobrażam sobie dania dyniowego bez odpowiednich przypraw, których tutaj nie ma. I to jest moja modyfikacja i Was też zachęcam do tego, żeby tego spróbować. I czy ja dam to na tym etapie? Adam, dobra. Damy troszeczkę kurkumy. Wstrzymano transmisję na Instagramie. Why? Dobra, damy trochę kurkumy dla fajnego koloru. I kurkuma też ma niesamowite właściwości przeciwnowotworowe i bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie, także dodawajcie kurkumę tam, gdzie się tylko da. Okej, okay, coś mama pisze. A co powiesz o tym przyjacielu Thermomixa? Mama, ja korzystam, jestem zadowolona. Mam dwa garnki, które mogę sobie po prostu zamieniać miejscami, jak potrzebuję, tak jak widzieliście tutaj, tak? Jeden garnek jest zajęty, z drugiego po prostu korzystam i jadę z następnym przepisem. A teraz słuchajcie, idą święta, no słuchajcie, mamy koniec września, zaraz październik, listopad i to będzie czas, kiedy będziemy naprawdę sporo gotować, więc w takich sytuacjach ja nie wyobrażam sobie nie mieć frenda. No ale dobra, to jest oczywiście moje zdanie, więc Wy nie musicie podchodzić do tego tak samo jak ja. Okej, okay, więc tak, co ja jeszcze dam? Na pewno bazylię, bo dodaję do wszystkiego. Kocham bazylię, absolutnie kocham, więc sobie dorzucę trochę bazylii w przyprawie, ale niedużo. Imbir? Koniecznie, do dyni imbir teraz na ten sezon to zdecydowanie. Niedużo, też szczyptę imbiru, żeby nie było za ostre, ale takim właśnie moim magic składnikiem jest gałka muszkatołowa. Zawsze uwielbiam po prostu do dyni, do szpinaku, zawsze dodaję gałkę muszkatołową. I nawet dodaję ją, wiecie do czego? Do dań z brokułem, też fajnie się sprawdza. I daję szczyptę curry. Więc to są takie przyprawy, które ja lubię bardzo dodawać. I teraz tak, czy mamy to przemieszać? Nie, okej. Okay. Ale ja chyba sobie to przemieszam. Okej, okay, dobra. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczcie. Dalej. I teraz tak. Ile to było? Jaki czas? Dalej. A, miałam ustawić czas zgodny z tym, jak jest na makaronie. Właśnie, jak dodajecie makaron do dania w Thermomixie, to będzie często nie będzie podany czas. Macie ustawić taki czas, jaki jest napisany na opakowaniu, żeby go nie rozgotować. Więc tutaj mamy tak. I to jest fajnie napisane tutaj na opakowaniu, nie wiem, czy widzicie. Podany jest rodzaj makaronu oraz czas, jaki jest potrzebny do jego przygotowania. I w penę mamy 12 do 14 minut. U mnie będzie 12 minut. Zawsze ustawiam, wolę ustawić mniej, bo on i tak troszeczkę spęcznieje. Temperatura 95 stopni, tak jak jest ustawione. Obroty wsteczne, dzięki temu nam się to nie rozdrobni. Słyszycie? Chodzi. Okej. Okay. Gotuje, więc niech gotuje. A tutaj mamy, a tam nam się robi dżem. Więc tak, jeśli chodzi o budowanie odporności, to przypomnę Wam jeszcze przez chwilę, bo zaraz mi bateria padnie w telefonie i może mnie rozłączyć. Mam nadzieję, że zdążę dokończyć live'a. Kochani, jeśli chodzi o budowanie odporności z Thermomixem, ja sama stworzyłam taką kolekcję Odporność Jesień z Thermomix, która ma masę przepisów na obiady, śniadania, kolacje oraz moje własne przepisy na to, jak wzmacniać odporność i co robić w trakcie przeziębienia. Ta kolekcja będzie dostępna na stronie Dietanka, jak już ta strona powstanie, ale już niedługo będzie. Więc mam nadzieję, że Wam też się przyda i z tego skorzystacie. I właśnie układałam ją jako i dietetyk, i jako farmaceuta, więc mogłam sobie pozwolić na to, żeby stworzyć swój własny syrop z cebuli, który jest przygotowany według 5 przemian i jest naprawdę bardzo dobry. I właśnie, jeśli dopada Was przeziębienie,
to bardzo ważne jest, żeby już zareagować przy pierwszych objawach. Dlaczego? To nie dlatego, że o, ja się nad sobą tam, wiecie, tam, no, pieszczę się ze sobą. Nie, chodzi o to, żeby to się nie miało szans rozwinąć. I tutaj co możecie zrobić? W aplikację Cupidu możecie wpisać odporność i wyjdą Wam przepisy na odporność. I tam jest na przykład kisiel cytrynowy, który możecie sobie zrobić. Jest bardzo fajny jako właśnie deser, czy jako podwieczorek. Też wzmocni Wam odporność. Są herbaty rozgrzewające, korzenne. Bardzo ważne jest, żeby właśnie te z przyprawami korzennymi zjadać posiłki, czy robić właśnie dania z dynią, czy właśnie dania z dynią zrobić, czy jest właśnie z przyprawami korzennymi. Możecie wpisać nawet zwykły cynamon, tak? I tam też wyjdą Wam dania, które mają ten cynamon. Chodzi o to, że przyprawy korzenne mają bardzo dużo właściwości przeciwwirusowych. A teraz myślę, że każdemu nam to będzie potrzebne, dlatego że już rusza w telewizji znowu nagonka i bardzo nas tutaj bombardują tymi różnymi informacjami, statystykami i tak dalej. Więc myślę, że teraz warto by było skupić się na tym, żeby budować swoją odporność. Warto też, to Was zachęcam, zbadajcie sobie poziom witaminy D3 po lecie. Bo to nie jest tak, że o, było lato, to ja na pewno mam dużo witaminy D3. Nie. Wow, czy można do Pani się odezwać pod względem ułożenia diety, żeby przytyć, bo dziecko za mało waży? Wiesz co, możesz się odezwać do mnie najpierw, możemy o tym porozmawiać. Dobra, więc tak, wracając do tej odporności, tak? Ważne jest, żebyśmy widzieli, jaki mamy poziom wyjściowy, bo to, że jeśli, bo to, że było lato, nie znaczy, że my musimy mieć dużo witaminy D3. To, czy wytworzy się witamina D3, zależy od tego, czy mamy odpowiedni poziom cholesterolu w organizmie. Uwaga, witamina C wytwarza się z cholesterolu i bez tego cholesterolu jest go za mało i on jest używany na przykład do walki z dużą ilością wolnych rodników tlenowych, to nie wytworzy nam się witamina D3, no hello, po prostu, tak? Tak nas straszą właśnie tym cholesterolem, ale nie mówią o tym, że on jest potrzebny do budowania hormonów, do budowania odporności i do budowania właśnie wytworzenia witaminy D3. Więc zbadajcie sobie poziom witaminy D3, bo jeśli macie za niski, a niski to już jest 40, to już jest dla mnie wartość minimalna w ogóle, a najlepszy taki odpowiedni poziom to jest 60, więc jeśli będziecie mieli na tym poziomie, to jest super. Jeśli będziecie mieli niższy, dążcie do tego, żeby go podwyższyć do tych około 60, żeby właśnie Wasz organizm był w stanie odpowiednio zareagować w sytuacji, kiedy dopadnie Was po prostu jakieś przeziębienie, czy będziecie mieli kontakt z jakimś wirusem, czy bakterią. A teraz, no niestety, jest taki sezon, że o to łatwo. I jeśli chodzi o... Chciałam Wam powiedzieć trochę o wydzielinach. Cześć Iza. Wydzieliny, czyli na przykład gile. Gile są potrzebne, więc nie wysuszamy nosa na siłę ksylometazoliną, dlatego że organizm, śluzówki wytwarzają gile po to, żeby tam przylepiały się te patogeny, które powodują chorobę. A jak my wysuszamy nos, no to te patogeny z powietrza nie mają żadnej zapory, żeby dostać się do naszego organizmu, rozumiecie? A jak są gile, to się przyczepiają do tych gili i w tych gilach nie mogą się rozwijać, bo w tych gilach też są przeciwciała i hamują ich rozwój. Ja na przykład, jak mam katar, a dziękuję bardzo. Jezus, mój brat do mnie dzwoni chyba już z piąty raz. Może coś pilnego. Więc dobra, skończę o gilach. Później Wam najwyżej następnym razem dokończę Wam więcej odporności, bo może coś faktycznie pilnego. No i właśnie, jeśli my... właśnie wieczorem, żeby spać, no bo sen też jest ważny dla budowania odporności. Hello! Naprawdę jest bardzo ważny. Więc ja sobie na przykład wtedy do nosa biorę mniejszą dawkę, dziecięcą ksylometazolinę bądź innego leku. I wtedy mogę sobie oddychać w nocy na spokojnie. Także w nocy tak, żebyście mogli się wyspać, żebyście mogli się zregenerować, ale w ciągu dnia lepiej smarkajcie w chusteczkę, żeby po prostu wyrzucać to z siebie.
te patogeny. Kończę, bo telefony po prostu się urywają dzisiaj, więc wrzucę Wam zdjęcia, albo jeszcze włączę się na live'a na szybciutko, jak ugotuje mi się danie i żeby Wam pokazać. Ściskam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się zdrowo, we wrześniu i w październiku więcej czasu poświęcę na budowanie odporności, żeby po prostu zatroszczyć się o Was. Chociaż trochę, żebyście byli silniejsi, odporniejsi, uśmiechnięci, no i żeby Was nic nie dopadło. Buziaki, ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Pa, 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 pa.